Miło mi Cię widzieć na kolejnej rozmowie okresowej. No, będę z Tobą szczery, no, nie będzie ona łatwa. Ja mam tutaj listę uwag od Twojego project managera i ta lista jest niestety długa. Rozumiem, chętnie posłucham. To pierwszy z brzegu temat. Źle zrobiłeś niestety integrację z portalem naszego partnera. A co było źle? Co było źle? No tak. No, nie wyszło to no, tak, jak miało wyjść. No, źle to zaimplementowałeś po prostu. No, podobnie jak w kwestii tematu dziewiczenia u ciebie. Dziewiczenia? No, nie udawałeś zdziwionego. No, źle dziewiczysz. A co robię źle? No, nie pamiętam dokładnie. No właśnie, widzisz, to jest ten problem, że ty nawet nie wiesz. Widziałem dokładnie, było zapisane gdzieś tutaj w tych notatkach, że dziewiczy zamiast ciągle komponować. A co z tematem przejścia na TLS 1.2? Ale że co? No jak to według Ciebie poszło? No, z tym PSL 1.2 to tam słyszałem, że to tam lipa, lipa. Nie PSL, tylko TLS. No, to tam dupowato to wyszło, tam, że nie wiem, też pamiętam, że tam coś wysypało przy komplikacji, że tam nie wiem, jakie były koszty naprawy tego. No, to co? To by było na tyle w takim razie. No, ale mówię, że lista jest długa. No, mówiłem, ale to wiesz, to już chciałbym sobie darować czytania tych wszystkich twoich grzechów, no i tobie zaoszczędzić trochę stresu. Bo no, musisz wiedzieć, ja naprawdę wiem, co jest dobre dla pracownika. Ja zjadłem zęby na miękkim menedżmencie, na coachingu. Najważniejsze jest pozytywne wzmocnienie i motywacja wewnętrzna, którą ja teraz tobie daję po prostu. Rozumiem. To dzięki w takim razie. A jest jeszcze jedna rzecz. Bo ja tu już 12 lat pracuję i nigdy nie dostałem żadnej podwyżki. I chciałem się zapytać, czy może chociaż 200 zł podwyżki dałoby radę? Znaczy, jeżeli